Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i przed nami fantastyczny pojedynek, ale zanim to, to jeszcze krótki przerywnik. Jeżeli robicie szachowe zakupy lub chcecie cokolwiek szachowego, polecam szachowo.pl, z którym zacząłem współpracę. E, macie 10% zniżki na kod rabatowy pan Szakuś. W ten sposób również mnie wspieracie. Dzięki z góry. No i przejdźmy do fantastycznej partii do kolejnego polskiego arcymistrza. Mieczysław Najdorf w 1950 roku dostał tytuł arcymistrza szachowego. Został mu ten tytuł nadany razem z Akibą Rubinsteinem. Ja uważam, że Akiba Rubinstein był pierwszym arcymistrzem w historii polskich szachów. Mówi się, że Włodzimierz Schmidt, ale do Włodzimierza Schmidta jeszcze dojdziemy. W każdym razie no, fantastyczna postać. On wyemigrował w 1944 do Argentyny no, i był zawodnikiem najlepszym w cisłej czołówce powojennych szachów. Między innymi w 1947 roku dał symultanę na ślepo na 45 szachownicach, co jest niewiarygodne i zajęło mu to niespełna 20 godzin wynik miał fantastyczny przegrał chyba dwie partie tylko, czy cztery partie, to jest w ogóle coś niesamowitego resztę wygrał i tam było kilka remisów, dokładne statystyki chyba nie są istotne, w 50 roku z kolei dał simultane na 250 szachownicach też z rewelacyjnym wynikiem, grał w olimpiadach szachowych, reprezentował Argentynę na olimpiadach 11 razy, Polskę 3 razy reprezentował no i fantastyczny zawodnik był też uczniem Dawida Przepiórki. No, tutaj dużo można by mówić o Mirczysławie Najdorfie. Jeszcze tylko wspomnę najsłynniejszy, chyba, wariant w obronie sycylijskiej: wariant Najdorfa, najbardziej rozbudowany, najtrudniejszy, można by chyba rzec, e, ambitny debiut. E, no i dużo, dużo tu jeszcze ciekawych rzeczy można by było gadać. Odsyłam do internetów, jeżeli ktoś jest ciekawy, sylwetki, a partia, którą dzisiaj e, przedstawię. No była z samym Robertem Jamesem Fisherem. I chyba pokuszę się o stwierdzenie, że to jedyny Polak, który. Może nie grał z Fisherem, ale. Za to jaki miał wynik, moi drodzy, e, przejdźmy do partii, bo partia bardzo pouczająca. Otóż Najdorf rozpoczął ruchem D4 Fisher, skoczek na F6, posunięcie C4, G6, skoczek na C3, goniec G7, E4, posunięcie D6, obrona królewsko-indyjska, goniec na E2, Roszada i Goniec zagrywa na g5 Jest to teraz system taki awerbacha Znaczy nie teraz, no jest to system Averbacha, myk cały polega na tym, że Nie można zagrać e5 Zwykle jak się gra e5 to się przegrywa W tym momencie, gdy stoi goniec, dlatego, że jak zagramy tutaj No to wszystko do końca wybijamy Wieża wybija, wybijamy do końca I skoczek d5 atakując gońca i pionka Najlepszą odpowiedzią jest skoczek Na d7, wybijamy, no i wracamy I tak naprawdę ta pozycja jest Czystym pionkiem więcej dla białych duża przewaga. Fischer gra lepiej, no zdecydowanie. C5 to jest jednym z, jedną z możliwości. Można zagrać sobie H6, a potem C5. C5 również. Po ruchu C5 jest posunięcie D5. Na co Fischer w tej sytuacji, oczywiście, ruch E6 zagrywa? No, jest to normalny ruch. Tak trzeba grać czarnymi, żeby otwierać linię E, e dla wieży, żeby próbować grać tutaj aktywnie. I walczyć przede wszystkim troszkę o centrum. Skoczek zagrywa sobie kulturalnie na F3. Posunięcie H6. Goniec na H4. Zwróćmy uwagę, że goniec cały czas pilnuje skoczka. Trzyma go na związaniu. Pionek wybił. No i teraz jak wybijemy pionkiem z E. No to dostajemy taką pozycję spokojniejszą. Jak wybijemy z pionkiem z C. No to pozycja się trochę zaostrzyła. Co wybrał tutaj Mieczysław Najdorf? Wybił pionkiem z C. Czyli widzimy, że tutaj chce grać ostro w szachy. G5 nastąpiło, goniec na G3. Nie przejmujemy się takim ruchem jak skoczek H5. Absolutnie. Potem sobie możemy zagrać po prostu skoczek D2. I nawet jak stracimy tego gońca, bijemy pionkiem z H, no to pozycja tutaj po białych polach jest całkiem dobra. To jest. Spróbujemy sobie troszeczkę też powyobrażać, nie chcę też wszystkiego świadomie przestawiać, żeby. No nie było trochę za łatwo, no ale tutaj troszeczkę próbuję was, moi drodzy widzowie, nakierować. W tej sytuacji nastąpiło B5. No i fisher tutaj zagrywa sobie niezły ruch. To posunięcie jest zaczepne. I teraz tak, nie można zbić skoczkiem, no bo tutaj tracimy na 4, a jak zbijemy gońcem. Co się wydaje dobre, to następuje bardzo konkretny wariant, mianowicie skoczek na E4, skoczek na E4 bić trzeba, Hetman daje szacha, Tutaj na przykład skoczek z F na D2 Wiem, że grywają Hetman bije na B5, możemy zbić tutaj na D6, zobaczcie, że nie ma również szacha, Hetman bije na B2, no i takie zwariowane nieco szachy można też zagrać wieżą na C1, Goniec na A6, nie chcę tutaj królowi pozwolić zrobić roszady No i skoczek na przykład na C4 no Z taką no zwariowaną gierką Dużo by można tutaj jeszcze sobie analizować, no trzeba uważać. Tutaj, raczej, Najdrow wybiera też ciekawą opcję, mianowicie skoczek zagrywa na D2. Bardzo ważny ruch, dlatego że skoczek tutaj wypuszcza nieco gońca, nie pozwala zagrać skoczkowi i jeszcze. Broni przy okazji pionka. No teraz, jakby na przykład Fischer zagrał posunięcie B4, to się białe nie przejmują, nawet się cieszą, bo grają skoczek B5 i jest atak bezpośredni na pionka D6. Całkiem przyjemna opcja. Jeżeli na przykład skoczek by zagrał na E8, to skoczek C4 i jeszcze, jeszcze mocniej tutaj uderzamy w punkt D6. No dobrze. Jednakże po skoczek D2 Fischer zagrywa A6. Ruch A6, tutaj białe robią roszadę. Wieża na E8, nic się nie dzieje. Hetman C2, spokojnie, jak na wojnie patrzymy. Tutaj pilnujemy tego pionka. Hetman się ustawia, czyli taka troszeczkę gra też pozycyjna. Hetman zagrywa sobie na E7. I bardzo ładne posunięcie wprowadzające ostatnią figurę do gry wieża A na E1. Zwróćmy też uwagę, że Fischer jeszcze nie wyprowadził tych figur. No, dopiero teraz skoczek zagrywa na te pole D7, dzięki czemu białe mogą przystąpić do bardzo ciekawego posunięcia posunięcie A4. Co ma na celu ten ruch? Przede wszystkim walczymy tutaj o pole C4. To jest kluczowe pole tutaj w tych pozycjach dla skoczka. Zdecydowanie jak skoczek na C4 się zagnieździ, no to jest tutaj królem parkietu, można powiedzieć, i po ruchu B4, jak poszło w partii, skoczek zagrywa na D1. Też bardzo sprytne odejście. Ja zawsze powtarzam, ze skoczkami jest taka fajna zależność, że nawet jak je wycofujemy do swojego obozu, no to pamiętajmy, żeby takie wycofać, żeby one miały fajny punkt odbicia i zaczepienia się potem na jeszcze ciekawsze pole albo równie, równe, równie dobrze, równie dobre pole. Szachownicy. Zobaczcie, skoczek z d1 y, potem się odbija na przykład na e3 i na f5 może zagrać i na c4 powtórnie, więc całkiem ciekawie to wygląda. Skoczek zagrywa na e5, skoczek właśnie zagrywa na e3. Nie wiem jak w, y, jakie macie odczucia w tej pozycji. Uwielbiam pozycje białych. Po prostu uwielbiam w tym momencie pozycje białych. Białe ustawiły się fantastycznie skoczek na g6, no Fischer próbuje oczywiście wstawić skoczkę na przykład na f4 no też goniec musi mieć jakąś swobodę, ale białe grają swoje skoczek z e na c4 e, i jest tutaj atak na pionkę, skoczek na f4 rzecz jasna i teraz e, pytanie za 100 punktów, czy zbić tego skoczka, czy nie zbić no właśnie e, czasami jest tak, że działają pewnego rodzaju konkrety w tym momencie jest konkret i Najdorf wybił skoczka. Wybił go od razu. Szkoda tego trochę gońca, ale mm, pamiętajmy, że, no właśnie, jak jest konkret, to nie szkoda. Ale też yy, no czasami po prostu to się opłaca ze względu na słabość białych pól. A widzimy tutaj białe pola. E, no powiedzmy, skoczek na białym polu stoi, tak? I to jest dobry układ. Zresztą zobaczcie, co się dzieje później, bo po wybiciu na F4 pionkiem. Jest konkretne zagranie, bardzo ładne zresztą, zre spróbujmy w sumie sam, sami znaleźć piękny ruch i, i piękną taką kompilację ruchową, jest to posunięcie e5. Bardzo fajny, konkretny ruch, teraz skoczek za bardzo na d5 nie może zbić, bo goniec f3 i jeszcze tam wiążemy fajnie sobie na diagonali, skoczka i wieża w tarapatach może być, więc w tej sytuacji Fischer od razu tutaj wybił na e5 i goniec zagrał na f3. Bardzo mi się podoba klasy, klasyka szachowa, czyli klasyczne partie, dlatego że one nas uczą. One nas uczą zrozumienia szachów. Ja wiem, powtarzam to często, powtarzam to do znudzenia, aż klikalność się zmniejsza, ale yy, nie obchodzi mnie to. Znaczy, obchodzi, ale chodzi o to, że chciałbym zarazić wiele osób szachami i zachęcić do analiz partii. Klasyków szachowych. Ehm, na przykład, jakbyśmy analizowali ciągle Carl Sena, czy jakiegoś tam topowego zawodnika, czy Mamadierowa, czy innych takich e, współczesnych szachistów, nic, nic to nam nie da. Znaczy, nie to, że zupełnie nic, ale za dużo nam to nie da. Jednak tam szachy są na takim poziomie i na konkretach bazują e, głównie na taktyce, więc nie ma sensu. Jak ktoś chce da grać dobrze w szachy, polecam klasykę. Jeszcze będziemy rozmawiać pewnie na jakichś tam streamach live na ten temat. Chętnie się jeszcze będę wypowiadał. Tutaj nie ma czasu. Lecimy dalej z partią. I teraz w tej sytuacji pogoniec F3 Hetman zagrywa na F8. No tak, tak trochę się bał tutaj pewnie oblężenia. Skoczek zbił na E5, Goniec zagrywa na B7, ale zobaczcie, że już tutaj białe królują. I skoczek zagrywa z D na C4. No właśnie. Moi drodzy, dlaczego nie można teraz zbić pionka na d5. Dlatego, że powiedzmy, goniec bije na D5, Goniec bije na D5. Skoczek bije na D5. Skoczek D7. Prawie łapiemy hetmatu, jest wybicie na E1. No i w zasadzie łapiemy hetmana, bo bijemy na F8. Wieża jeszcze daje szacha, król bije. I powiedzmy wieża bije. Przewaga materialna białych, chyba nie ma tutaj co dyskutować. To jeszcze kwestia techniki, ale na tym poziomie sobie spokojnie tutaj radzą zawodnicy. W tym momencie wieża zagrała na D8. Skoczek wpakował się na C6 bardzo fajnie, i widzimy tutaj teraz dominację tego gońca z F3. Wymiana na E1, wieża zbiła na 1. Wieża E8 zagrywa Fischer. Wieża D1 na spokojnie, wieża C8 poszło. I teraz Najdorf popisuje się takim ruchem. No i to jest właśnie klasyk, a to mi się strasznie podoba. Coś strasznie chyba podobać się nie może. Bardzo mi się to podoba. Dużo jest dobrych posunięć w tym momencie, nawet konkretnych. Można sobie tam grać praktycznie wszystko, ale ruch h to jest esencja wspaniałej pozycji. Ruch h jest ruchem tylko po to, aby zrobić lufcik, żeby wyczekać przeciwnika, dać mu posunięcie do zrobienia. A posunięcie gratis. Czasem jest niestety ruch. Czasem może okazać się też zgubne. W tej sytuacji pełna kontrola białych. Skoczek zagrywa na E8. Skoczek z szóstki zagrywa na A5. No, atakujemy gońca, Oczywiście te skoczki zrobiły taką tutaj robotę. Wieża B8. Hetman zagrywa na F5. I skoczek zagrał na D6. Najdorf zbił skoczka na D6. No i właśnie to był błąd, to co znaczy czarnych to był błąd, skoczek d6. W tym momencie Fischer się poddał. Mieczysław Najdorf wygrywa z legendą wszechczasów, powiedzmy, z Robertem Fischerem. Dlaczego się poddał? Z prostego powodu. Jak hetman zbija, to zbijamy na b8, a jeżeli wieża zbija, to hetman c8 i zbijamy tutaj za chwilę bo mamy szacha. E, tyle w temacie. Figura więcej by nastąpiła, więc easy game. E, moi drodzy widzowie, to był Mieczysław Najdorf który wygrał z Robertem Fischerem. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba, czyli Polscy ArcyMistrzowie. Perełeczka. Pozdrawiam, cześć.